Dzień dobry Państwu, witam Państwa w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce. Sąd Okręgowy wraz z prezesem, jak co roku, uczestniczy w finale Olimpiady o Prawie. Również i w tym roku gratulujemy wszystkim laureatom dużej wiedzy, mając możliwość zapoznania się z Państwem laureatami poprzednich edycji. Niewątpliwie takie przekonanie nabrałem, że są to osoby o bardzo wysokiej inteligencji, bardzo wysokiej wiedzy prawniczej. Także wszystkim gratuluję i młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce postanowiła na podsumowanie całej Olimpiady o Prawie przygotować taką pokazową rozprawę. Także życzę Państwu, żeby ta rozprawa się udała i podobała. Proszę wstać, sąd idzie. Rozpoczynam przewód sądowy. Na rozprawie stawili się Heliodor Słonko. Jest. Ile ma pan lat? Mam lat 18. Skąd pan pochodzi? Pochodzę z Ostrołęki. Kiedy się pan urodził? 17 lutego 2003 roku. Czym pan się zajmuje? Jestem uczniem 3 klasy Jadłowy Ostrołęcy. Dziękuję. Stawiła się oskarżona Scholastyka Słonko. Jestem. Proszę mi powiedzieć, jak pani ma. Ile pani ma lat? Nie pamiętam. Gdzie pani. Skąd pani pochodzi? Nie wiem. W takim razie przeczytam dane oskarżonej z aktu oskarżenia. Lat 93, urodzona 31 grudnia 1988 roku w Ostrołęce. Córka Belzy, Buba i Małgorzaty z Komunikatem. Obywatelka polska o wykształceniu podstawowym, emerytka nie posiadająca nikogo na utrzymaniu. O dochodach miesięcznych 1200 zł netto niekarana. Potwierdzam. Dziękuję. Stawił się oskarżony Kleofas Ostrołęcki. Jest. Proszę mi powiedzieć, ile ma pan lat? 18. Skąd pan pochodzi? Do Ostrołęki. Czy był pan karany? Nie. Jest pan na własnym utrzymaniu, czy na utrzymaniu swoich rodziców? Na utrzymaniu rodziców. Czym się pan zajmuje? Jestem uczniem 3 klasy Ostrołęcy. Dziękuję. Czy stawił się obrońca oskarżonego Heliodora Słonko? Stawiła się obrończyni Heliodora Słonko, adwokat Barbara Wątpliwa, pełnomocnictwo udzielone przez matkę oskarżonego. Czy stawiła się obrońca scholastyki, oskarżonej scholastyki Słonko? Stawił się adwokat scholastyki Słonko, radca prawny Sykusz Nowak, przydzielony z urzędu. Czy stawił się obrońca oskarżonego Kleofasa Ostrołęckiego? Stawiła się obrończyni oskarżonego Kleofasa Ostrołęckiego, adwokat Penelopa Krzeczasta, pełnomocnictwo udzielone przez ojca oskarżonego. Czy stawili się wezwani świadkowie i biegli? To zwiększy już sprawiedliwy. Stawiliśmy się. Dobrze, dziękuję. Na sali pozostaje publiczność. Czy przed otwarciem przewodu sądowego zgłaszają Państwo jakieś wnioski formalne? Nie zgłaszam. Nie składam. Dobrze, otwieram przewód sądowy. Proszę prokuratora o zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia. Oskarżam Heliodora Słonko oraz Kleofasa Ostrołęckiego o to, że w dniu 9 września 2019 roku w Ostrołęce, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, środki płatnicze w postaci 50 banknotów o nominale 100 dolarów amerykańskich podrobili w ten sposób, że posługują się stroną Banku Rezerw Federalnych Ameryki Północnej wzorem banknotu o nominale 100 dolarów wydrukowali na kolorowej drukarce. Jest to czyn z artykułu 310 paragraf 1 kodeksu karnego. Ponadto oskarżam scholastykę Słonko o to, że w dniu
10 września 2019 roku w Ostrołęce przy ulicy Tadeusza Kościuszki w kantorze wymiany walut Krezus January Pieniążek i Synowie spółka cywilna usiłowała puścić w obieg dwa banknoty o nominale 100 dolarów amerykańskich z takim samym numerze i serii. W ten sposób, że chciała wymienić się na złotówki. Jednak zamierzonego czynu nie osiągnęła z uwagi na interwencję funkcjonariuszów policji. Jest to czyn z artykułu 13, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 310, paragraf 2 kodeksu karnego. Oskarżeni mają prawo do składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, składania wniosków dowodowych oraz treści przepisów. Czy oskarżeni przyznają się do zarzuconych im czynów i czy chcą złożyć wyjaśnienia? Przyznaję się do wydrukowania banknotów. Nie przyznaję się do tego, abym chciał podrobić dolary amerykańskie. Będę wyjaśniał. To było tak. Jestem członkiem kółka teatralnego działającego w naszym ELO. Na Dzień Edukacji Narodowej zamierzaliśmy wystawić sztukę o najsłynniejszej parze amerykańskich gangsterów epoki Wielkiego Kryzysu, czyli Bonnie Parker i Clyde Barrow. Ja z kolegą Kleofasem graliśmy policjantów, którzy w ostatniej scenie zatrzymują gangsterów, a w finale z walizki miały posypać się banknoty dolarowe. Z opiekunem kółka teatralnego panią Sybillą Quinto ustaliliśmy, że dolary będą imitowane przez pocięte gazety. Z kolegą Kleofasem stwierdziliśmy, że te pocięte gazety będą wyglądały śmiesznie. One nawet nie będą zielone jak dolary. 9 września 2019 roku wpadłem na pomysł, że przecież można wydrukować z internetu na kolorowej drukarce banknoty i one posłużą za rekwizyt. Kleofas miał w domu kolorową drukarkę. Znaleźliśmy w internecie wzór 100 dolarówki i z 50 razy wydrukowaliśmy go. Następnie wycinaliśmy je nożyczkami. Ja zabrałem je do domu w reklamówce i schowałem w biurku mojej babci i mówiłem, żeby nie brała tych banknotów, bo są mi potrzebne do szkoły i nie są prawdziwe. Następnego dnia do szkoły przyszli policjanci i zatrzymali mnie oraz Kleofasa. Później okazało się, że zatrzymali również moją babcię Scholastykę. To wszystko. Nie będę odpowiadał na pytania. Pani Scholastyka ma coś do powiedzenia? Ja to nic nie wiem. Chciałam zagrać na automatach do gier hazardowych. Renta mi się skończyła. Zaczęłam więc szukać pieniędzy w domu, w pokoju wnuka Heliodora. Znalazłam, to były 100 dolarówki amerykańskie. Było ich dużo. Wnuczek mówił mi wieczorem 9 września, że to rekwizyty do szkoły, żebym ich nie brała. Nie wierzyłam mu. Zawsze chciałam wyrzucić od niego pieniądze. Kłamał mi, że ich nie ma. Stwierdziłam, że jak wezmę dwa banknoty, to nic się nie stanie. Wzięłam więc dwa banknoty i poszłam do kantoru pana Pieniążka na ulicy Kościuszki. Tam chciałam je wymienić na złotówki, ale pan Pieniążek nie chciał. Mówił mi, że są wydrukowane. Bardzo się zdenerwowałam. Stwierdziłam, że mnie dyskryminuje z uwagi na płeć i bieg i zadzwoniłam na niego na policję. Gdy policjanci przyjechali, zamiast pana Pieniążka postanowili mnie zabrać na komendę i zatrzymali, że niby chciałam puścić w obieg fałszywe pieniądze. Ja tylko chciałam zamienić te pieniądze na złotówki, żeby zagrać na automatach. Nie przyznaję się do niczego. Niczego złego nie zrobiłam. Dobrze, dziękuję. Jakie wyjaśnienia ma pan Kleofas? Nie przyznaję się do zarzuconego przestępstwa. Przyznaję, że razem z Heliodorem mnie w domu na kolorowej drukarce wydrukowaliśmy wzór banknotu 100-dolarowego. Było to tak, jak mówi Heliodor. Chcieliśmy się postarać, żeby sztuka dobrze wypadła. Pani Sibyl Quinto bardzo na tym zależało. Chcieliśmy mieć szóstki z polskiego i dlatego wymyśliliśmy, żeby te rekwizyty wyglądały bardzo realnie, a nie jak kawałki kolorowych gazet. Na co dzień nie chcieliśmy podrabiać pieniędzy. Te dolary to miała być taka niespodzianka dla pani od polskiego na próbę generalną naszej sztuki. Próba generalna miała być o 15, a nas policja zatrzymała o 14. Nie przyznaję się do niczego. Nie będę odpowiadał na pytanie. Zarządzam postępowanie dowodowe oraz pouczam oskarżonego przysługującym prawie zadawania pytań osobom nieprzesłuchanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu. Wzywam świadka Januarego Pieniążka.
Ile ma pan lat? 50. Czym się pan zajmuje? Jestem przedsiębiorcą. Skąd pan pochodzi? Z Ostrołęki. Czy był pan karany? Nigdy nie byłem karany. Jaki jest pana stosunek do oskarżonych? Jestem mało do oskarżonych. Dobrze, czy oskarżony, czy oskarżeni chcą wnieść przyrzeczenie do świadka? Wnoszę odebranie przyrzeczenia od świadka, ponieważ nie ufam mu. Dobrze, proszę wszystkich o powstanie. Proszę o powtarzanie, proszę świadka o powtarzanie słów przyrzeczeń. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając, co jest mi wiadome. Proszę usiąść. To co panu wiadomo w tej sprawie? Prowadzę przy ulicy Kościuszki kantor wymiany walut. Firma nazywa się Krejzus, January Pieniążek i Synowie, spółka cywilna. 10 września 2019 roku, tuż po 10 rano, przyszła do mojego kantoru starsza kobieta. Chciała wymienić dwa banknoty 100-dolarowe na złotówki. Gdy wziąłem je do ręki, zobaczyłem, że to podróbki. Oddałem je i kazałem iść do domu. Kobieta bardzo się rozgniewała, zaczęła się awanturować, krzyczeć coś o dyskryminacji. Po czym gdzieś zadzwoniła. Po chwili przyjechali panowie policjanci. Wyjaśniłem, co się stało i zabrali kobietę. Dziękuję. Czy są pytania do świadka? Brak pytań. Ja mam pytanie. Czy może pan jednoznacznie stwierdzić, że te banknoty były podrobione? Na pierwszy rzut oka wyglądały jak prawdziwe dolary. Trzeba było je wziąć do ręki, żeby zobaczyć, że zostały wydrukowane na zwykłym papierze z drukarki i były krzywo wycięte. Oraz czy spotkał pan już wcześniej Scholastynę Słonko w swoim kantorze? Nigdy jej wcześniej nie spotkałem, była u mnie pierwszy raz. Dziękuję, to będzie odpowiedź na moje pytanie. Dziękuję, proszę usiąść. Wzywam świadka Sybilię Quinto. Ile ma pani lat? 33. Czym się pani zajmuje? Jestem nauczycielką języka polskiego. Skąd pani pochodzi? Z Ostrołęki. Czy była pani karana? Nie, nigdy. Jaki jest stosunek pani do oskarżonych? Obca. Dobrze, a co pani wiadomo w tej sprawie? Jestem nauczycielką języka polskiego w naszym liceum i zajmuję się również szkółką teatralną. Mieliśmy przedstawić przedstawienie. Jednakże nigdy do niego nie doszło, ponieważ gdy miała odbyć się próba generalna, Heliodor i drugi uczeń został aresztowany. Później dowiedziałam się, że chodziło o podrabiane pieniądze. Nie chcę mi się w to wierzyć. To grzeczni uczniowie, którzy zawsze walczyli o dobrą ocenę. Dziękuję, proszę usiąść. Wzywa świadka Zbyruta Borewicz. Proszę powiedzieć, ile ma pan lat? 40. Skąd pan pochodzi? Na Strojanki. Czy był pan karany? Nie, nigdy nie byłem karany. Jaki jest stosunek pana do oskarżonych? Dla oskarżonych opcji. Za składanie fałszywych zeznań, za zeznawanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności. Czy pan to rozumie? Rozumiem. W dniu 10 września 2019 roku po godzinie 10 z polecenia dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wraz z komendantem Amadeuszem Grzbikiem udaliśmy się na ulicę Kościuszki do kantorku pana Januarego Pieniążka, gdzie miało dojść do jakiejś awantury. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zastaliśmy starszą kobietę. Była bardzo zdenerwowana. Mówiła coś o dyskryminacji z uwagi na płeć i wiek, że w kantorze nie chcieli wymienić jej banknotów. Właściciel kantorku, pan Pieniążek, powiedział, że ta pani chciała wymienić u niego dwa sfałszowane banknoty 100-dolarowe na złotówki. Na nasze wezwanie pani oddała dwa banknoty.
Następnie udaliśmy się do domu tej pani, gdzie w reklamówce w biurku jej wnuczka znaleźliśmy jeszcze 48 sztuk takich samych banknotów. Zabraliśmy banknoty. Następnie udaliśmy się do Elo, gdzie zabraliśmy wnuczka tej pani oraz jego kolegę. To wszystko. Dziękuję, proszę. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do świadka? Tak, ja mam. Czy rozpoznaje te, pan te osoby? Tych dwóch młodych nie rozpoznaje z uwagi na duży upływ czasu oraz dużą interwencję działań młodych ludzi. Natomiast tą starszą panią rozpoznaje. Rozumiem. A czy stawiali jakiś opór przy zatrzymaniu? Nie, nie stawiali żadnego oporu. Dziękuję, to wszystko. Czy obrońcy mają jakieś pytania do świadka? Tak, mamy. Czy oskarżona podczas interwencji stawiała opór lub utrudniała czynności? Nie, nie stawiała oporu ani utrudniała czynności. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję, proszę o usiąść. Wzywam biegłych. Stają biegły lekarz, psycholog Anastazja Potocka, lat 43 i lekarz psychiatra biegła z listy prezesa sądu okręgowego w Ostrołęce. Klementyna Radziwiłł. Pani Anastazja, proszę powiedzieć, ile ma pani lat? 43. Czym się pani zajmuje? Jestem psychologiem. Skąd pani pochodzi? Z Ostrołęki. Czy była pani karana? Nigdy nie byłam karana. A jaki jest stosunek pani do oskarżonej? Nie jestem ani spokrewniona, ani spowinowacona z oskarżonymi. Dobrze, dziękuję. Pani Klementyna Radziwiłł. Ile ma pani lat? 39. Skąd pani pochodzi? Ze Ostrołęki. Czy była pani karana? Nie, nigdy nie byłam karana. A jaki jest pani stosunek do oskarżonych? Są dla mnie obcy. Dobrze, dziękuję. Pouczam panią o obowiązku składania prawdziwej opinii, ponieważ za składanie fałszywej opinii może prowadzić do pozbawienia wolności do 8 lat. Czy potwierdza pani pisemną opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonej Scholastyki Słonko złożoną do akt sprawy? Potwierdzam. Wraz z koleżanką wspólnie potwierdzamy opinię, gdyż oskarżona z uwagi na demencję starczą oraz wiek, nie była poczytalna w chwili popełnienia przestępstwa. Nie stanowi ona zagrożenia dla otoczenia. Czy badania są w stanie jednoznacznie stwierdzić, że w momencie, kiedy oskarżona wpuszczała w obieg pieniądze, była w stanie nieświadomości? Tak, ponieważ oskarżona bierze leki na demencję. Dobrze, czy obrońcy mają pytania do biegłych? Czy to, że była nieświadoma, ma związek z jej chorobą? Tak, z uwagi na demencję oraz brane leki i ich skutki uboczne, oskarżona nie była świadoma popełnionego czynu. Czy są jakieś pytania jeszcze do biegłych? Brak. Dziękuję. Biegły, proszę usiąść. Czy strony będą zgłaszały nowe wnioski dowodowe? Nie ma wniosków. Dobrze. Zamykam przewód sądowy i udzielam głosu stronom. Wnoszę o uznanie oskarżonych za winnych dokonania zarzuconych im czynów i wymierzeniu kar po 5 lat pozbawienia wolności oraz wnoszę o orzeczenie przypadków dowodów rzeczowych w postaci 50 banknotów dolarowych. Motywuje to tym, że oskarżeni próbowali wpuścić w obieg podrobione banknoty oraz uważam, że kara pozbawienia wolności w wysokości 5 lat będzie adekwatna do szkodliwości społecznej tego czynu. Dziękuję. Czy obrońcy chcą coś powiedzieć? Wysoki Sądzie, proszę o uniewinnienie Hildry Słonko, ponieważ banknoty nie zostały wyprodukowane specjalnie do wpuszczenia w obieg, tylko do wykorzystania jako rekwizyt w sztuce teatralnej. Dziękuję. Obrońca Scholastyki Słonko. Wysoki Sądzie, wnoszę o uniewinnienie Scholastyki Słonko ze względu na to, że nie wiedziała, że banknoty są podrobione, jak i również wynika z opinii biegłych, jest niepoczytalna.
obrońca oskarżonego Kleofasa Ostrołęckiego. Wysoki sądzie, po wysłuchaniu wszystkich stron stwierdzam, iż oskarżony Kleofas Ostrołęcki nie popełnił zarzuconego mu czynu i wnoszę o uniewinnienie. Czy oskarżony Heliodor Słomko chciałby coś powiedzieć? Wnoszę o uniewinnienie. Oskarżona Scholastyka Słomko. Tak, również proszę o uniewinnienie. Oskarżony Kleofas Ostrołęcki. Również proszę o uniewinnienie. Dziękuję. Zamykam przewód sądowy. Proszę wstać. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę wszystkich o powstanie, będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu niniejszej sprawy uznaje oskarżonego Heliodora Słonko za winnego popełnienia mu czynów i wymierza karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Uniewinnia oskarżoną od popełnienia zarzuconego jej czynu scholastykę Słonko. Uznaje za winnego Kleofasa Ostrołęckiego i wymierza karę 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał na to, że czyn, którego się dopuścili dwóch oskarżonych, wyprodukowali fałszywe banknoty, mieli tego świadomość. Co do oskarżonej scholastyki Słonko, opinia biegłych wskazuje na to, że była niepoczytalna w chwili popełnienia zarzuconego jej czynu. Wymierzona kara będzie miała charakter